Siema, siema, widzu, witam cię w ten przepiękny poniedziałek. Jak wiecie, poniedziałki wolę bardziej na chillku zaczynać, niż szukać jakichś wielkich dymów, które się dzieją w internecie lub jeszcze nie zauważyliśmy. Ale znalazłem i tak jedną ciekawą rzecz, odkopałem trochę, którą totalnie przeoczyłem, czyli piosenkę Gen Z, którą wypuścili. No i okej, mam milion wyświetleń, ale ja jej w ogóle nie widziałem, przez to może, że tam inna piosenka zaraz po tym, jakaś retro, coś takiego weszła i totalnie nie widziałem jej. A jak wiecie, ja jestem koneserem piosenek Gen Z i może jak wiecie, mnie teraz nie ma, bo jak mówiłem, mam ZW na chwilę, w sensie przez dwa dni. A chciałbym dopełnić ten kanał, żeby nie było, że jakaś piosenka Gen Z wyszła i ja na nią nie zareagowałem. No nie może tak być. Bo co jeżeli ta piosenka to jest właśnie to? To jest to złote jajko tej naszej ukochanej kury, czyli Gen Z. To by było fajne, nie? Jakby to była dobra po prostu piosenka. Ale też z drugiej strony może być najgorsza piosenka, jaką my puścili. I dla mnie też będzie spoko, przynajmniej będę miał się z czego pośmiać. Więc zobaczymy, oby tylko nie była średniawa, bo jak będzie średniawa, to mi będzie przykro. To jest chyba najgorszy typ piosenek ostatnio, czyli po prostu średniawy, że ani nie wpada w ucho, ani jakoś nie kuje tego ucha, no i w sumie nie mam żadnych emocji z nią związanych. No bo tu ani się pośmiać, ani ponarzekać, ale zobaczymy, co dzisiaj będę robił. Przygotujcie się, ja jestem przygotowany. Piosenka Gen Z Preria, która wyszła miesiąc temu. Nie wiem, dlaczego jej dalej nie widziałem. Dobra, czyli zgadujesz, że tutaj będzie jakieś mamy reto w domu? Ale też widać, że jest nagrywane w Energylandii, tym samym Western Campie, chyba tak to się nazywa. Czyli prawie w tym samym miejscu co Kinderki, a Kinderki było bardzo spoko, więc statystycznie nie mogą tego zrąbać. A ten styl muzyki może wyjść naprawdę albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Nie wybrałem sobie jakiejś średniej piosenki w tym stylu, bo to jest bardzo odważne, tak mi się przynajmniej wydaje, tyle co ja się znam. Wstałam wczesnym rankiem, bo goni mnie znów czas. Faustyna, co ty tutaj robisz na tej piosence? Ej, aż mi miło w uszy póki co. Okej, nie zrąbcie tego, ja się naprawdę czuję jak na szpilkach trochę, nie? Że w każdym momencie to może pójść bardzo, ale to bardzo z górki. Ale póki co naprawdę pną się pod górę, nie? W sensie bardzo dobrze im idzie. Przykładam do ust szklankę, zbudził mnie słońca blask. Okej, może tylko świeży, trochę żenujący na tym całym teledysku, udając jakiegoś kowboja, no ale wiadomo o to chodzi. Ale Faustyna, wokal, naprawdę bardzo ładnie. Byłem w krainie snów, jadąc za siedem wzgórz, przede mną długa, kręta droga, strach opuścił mnie już. Faustyna lepsza, ale świeży, póki co nie zepsuł tej piosenki. On zrobił tak zwaną trochę lepiej niż średniawe. Za mną wciąż moje król, jakbyśmy grali od blues. Cała załoga rzuca karty na stół. Wiecie, czego ja się najbardziej ogólnie obawiam, nie? Bo wszystkie te teamy, nie? Jakby Team X spodziewaliśmy się, że tam są jakieś brudy i prędzej czy później wyjdą. No i wyszły, a ostatnio jeszcze bardziej wyszły. A z tym całą ekipą myśleliśmy, że no, znajomi i tak dalej, na pewno nic nie wyjdzie. A tu też jakieś zgrzyty wyszły i prawdopodobnie jakieś brudy jeszcze prędzej czy później wyjdą. A ciekawe, jak tam w Gen Z jest prywatnie, nie? Bo oni też zdają, dają jednak taką powłokę, jakby naprawdę byli dobrymi przyjaciółmi i wszystko było spoko i wszystko było okej. I naprawdę żadnych zgrzytów nie widać. Pomimo tego, że na przykład mamy parę, która się rozstała w tym całym Gen Z. Wiecie, może być tak trochę dziwnie, zręcznie, prywatnie, ale bardzo dobrze to tuszują przynajmniej. Czy to sen, czy to jawa? Chyba preria jest dla nas całkiem niezła zabawa. Wsiadam w siodło, lecę jak strzała. O, nareszcie mamy coś, co mi się nie podoba w tej piosence, czyli ten tekst. Ona śpiewa, że leci jak strzała, a taka zamulona jest. No to nie lecisz jak strzała, nawet ten koń nie leci jak strzała, ty nie lecisz jak strzała z tym bitem i tak dalej, bo to jest wolny bit, więc to nie ma jakiegokolwiek sensu. To jest trochę jakbyś, nie wiem, śpiewała o tym, że jedziesz szybko BMW, abyś jechała wolno Mercedesem. Czy to sen, czy to jawa? Chyba preria jest dla nas. Ej, dobra, zamulona jest ta piosenka, w sensie, tak jak mi się podoba ten śpiew, Faustyna w ogóle top, naprawdę ładnie, to brakuje mi w tej piosence jakiegoś takiego dupnięcia po prostu, nie, że jest taki jakiś refren, taki wow, ale fajne, ale to jest catchy i w ogóle,
A tu mamy takie zamułkę po prostu typową, że to jakby nie jest w ogóle pełna piosenka jakkolwiek. Prosta droga, odkąd pcha mnie wiatr. Ta wiatr. Tak na Freeza mówicie? Wiatr? Dziś za plecami do tej pory w twarz. Czasem nie wiem dokąd, ale lubię gnać. Gubię się nocą, sorry, tak już mam. Dobra, powiem chyba niepopularną opinię. Tak jak byłem jego fanem podczas twoje 5 minut 2, to podczas Gen Z mam wrażenie, jakby trochę zanikł, nie? Nie wiem, a w piosenkach to mi w ogóle nie pasuje. W moich oczach widzę siano i to nie jest hajs. No. W moich oczach widzę siano, ale to nie jest hajs. Okej, okay, a że po prostu jest na farmie, tak? I że widzi siano, o to chodzi? Nie wiem, on ma zawsze takie jakieś przekminione teksty, że mi się nawet nie chce o tym myśleć zbytnio i to analizować, ale i tak spróbuję, no dobra. Muszę starano, a ja nie wiem, gdzie zgubiłem czas. Razem możemy dziś podbić wszystko, nawet ten cały świat. Mordo, to czwórka kowboi i to nieważne, jaki ty problem masz. Wow, jestem pod wrażeniem tego, że z całej piosenki w sumie Mortalcio wyszedł najgorzej. Czy tylko ja mam takie wrażenie? Bo ja wiem o tym, że on zawsze w swojej piosenki wkłada, wiecie, serce, duszę i w ogóle jakieś przekminki, a tutaj mam wrażenie, to tak trochę wygląda, jakby był zmuszony trochę, ej, ogólnie jest teraz twoja kolej, żeby wystąpić w jakiejś piosence, więc wymyśl sobie tekst, albo jak chcesz, sami ci wymyślimy. No i on sam se wymyślił, tak chyba na kolanie trochę, zaśpiewał i se poszedł do domu. Sen czy to jawa, chyba preria jest dla nas. Dobra, szczerze żałuję trochę, że tą piosenkę odpaliłem. Jeżeli zaraz nie będzie jakiś beat drop, jakiś dubstep czy cokolwiek, to jestem po prostu zawiedziony. W sensie, no dobra piosenka pod takim względem, że ładnie zaśpiewała Faustyna w sumie głównie. Świeży też okej. Okay. Ten z Teamu, znaczy Teamu X. Ten z twoje 5 minut 2... Tak se, Mortalcio, nie wiem, trochę mi się zagubił w tym wszystkim, ale ta piosenka to jest taka, wiecie, no jeden strzał, że raz se w sumie przesłuchasz, powiesz, no okej, no i tyle, już drugi raz nie odpalasz. Całkiem niezła zabawa, wsiadam w siodło, lecę jak strzała. Nie, no dobra, zaczęła mi irytować ta piosenka. Nie możesz brzmieć, jakbyś dopiero co wstała, albo nie spała 5 dni i mówić o tym, że lecisz jak strzała. No nie, nie lecisz jak strzała. Czy to sen, czy to jawa? Bo ani sen, ani nie jawa. To jest po prostu giga średnia piosenka Gen Z, o którą się martwiłem. I wiem, że ja mam dwubiegunowość, ale to po prostu zaczęło się tak pięknie, miało taki potencjał, ale całościowo, jak widzę, że już jesteśmy bardzo blisko końca, to tracę po prostu nadzieję. Chyba preria jest dla nas. Całkiem niezła zabawa. Wsiadam w siodło, lecę jak strzała. Nie, jestem zawiedziony, po prostu jestem zawiedziony, to miało taki potencjał, ale jak sobie tak teraz myślę, to jest takie sztywne to wszystko, bo to nie ma być taka luzacka piosenka czy coś, ale no, ani to luzackie, ani to fajne, nie wiem, dobra, idę stąd. Jestem zawiedzionym widzem Gen Z, spodziewałem się złotego jajka, dostałem... Dobra, nieważne. Nie, dobra. Ja już po prostu nie dziwię się, dlaczego ta piosenka gdzieś mi tam zanikła trochę, nie? Że żadnych proponowanych się nie wyświetlała ani nic, bo chyba ludzie wychodzili po jednej minucie i się po prostu dalej użytkownikom nie polecała. No cóż, no zobaczymy. Może kolejna piosenka Gen Z będzie lepsza, ale ta była słaba. Zostawcie lajka, zostawcie sobie oglądać do końca. Na razie, do jutra.